Jestem na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Wieliczką a Bochnią i można powiedzieć, że czuję się tutaj jak na amerykańskiej autostradzie, bo zwróćmy uwagę, że przede mną długa, prosta pod górę z przeciwnego kierunku, długa, prosta w dół, ta w dół zapewne kusząca droga, zresztą nie ma się co dziwić, że jeżeli taka fajna, długa, prosta droga prowadzi w dół na tak długim odcinku, że dawna czwórka, obecnie 9-4 właśnie tutaj w województwie małopolskim szczególnie, no jeszcze parę lat temu była chyba jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. Tutaj można powiedzieć trupdział lał się gęsto na tej drodze. Dopiero w zasadzie autostrada troszkę spowodowała, że już tak głośno o tej 9-4 pod tym względem nie jest. Natomiast no właśnie taka budowa też powoduje to, że ta droga może być niebezpieczna, stąd też zwróćmy uwagę, że najczęściej wszelkie podjazdy w górę czy zjazdy w dół najczęściej są może nie tyle, że kręte, co jednak są prowadzone pewnymi łukami. Natomiast tutaj cały czas można powiedzieć, jak na amerykańskim filmie człowiek się czuje, długa, prosta, podjazd w górę, teraz zarąbisty zjazd w dół, chociaż w przeciwną stronę ten zjazd w dół był dużo lepszy i na pewno dużo lepszy, dużo bardziej stromy, tutaj jest bardziej łagodnie w tym kierunku, gdzie jadę od Wieliczki w kierunku Bochni, jest ten zjazd dużo bardziej łagodny, natomiast w przeciwną stronę gwarantuję, że tutaj puszczamy nogę z gazu, a mimo to auto spokojnie sobie leci setkę, a może i więcej. No, ale żeby nie było tak pięknie, to przede mną już za chwilę właśnie łuk, a jak wiemy, łuki zawsze od nas wymagają tego, aby sobie przynajmniej nogę z gazu ująć, bo już nie mówię tutaj o tym, żeby hamować, bo nic od nas tego nie wymaga, abyśmy hamowali. I no właśnie, i co się dzieje za łukiem? Zobaczmy. I znowu mamy podjazd właśnie pod górę na długiej, prostej. Analogicznie z przeciwnego kierunku za wzniesieniem mają długą, prostą w dół. To samo dokładnie, co było przed dwoma minutami, gdy to nagranie zaczynałem. Oczywiście tutaj wyjeżdżając pod górę, przypominam, żadnych redukcji biegu, dopiero ewidentnie, ewentualnie, gdy będziemy już na wzniesienie się spinać, dopiero jak będziemy czuli, że auto nie ma siły, by wyjechać, dopiero sobie robimy redukcję. Nie wymaga tutaj nic tego, abyśmy przed podjazdem pod górę już zaczynali redukcję. I znowu teraz idziemy w dół, po czym za chwilę będziemy się spinać w górę. Oczywiście uważamy, bo tam już zaczyna się jakieś niepotrzebne hamowanie. Tutaj w takiej niecce, czyli zjechaliśmy w dół po to, żeby znowu wspiąć się pod górę. I znowu sobie długą, długą, prostą jedziemy w dół. Dobre kilka kilometrów przede mną do kolejnego łuku drogi.